Drodzy przyjaciele Stowarzyszenia imienia księdza Piotra Skargi, pragnę zachęcić Was do lektury najnowszego numeru naszego dwumiesięcznika Przymierze z Maryją. Temat główny brzmi: Droga Chrystusa drogą Kościoła. Obecnie wyraźniej niż kiedyś rysuje się analogia między wydarzeniami sprzed prawie 2000 lat, a czasami współczesnymi. Tak jak Pan Jezus cierpiał prześladowania od aresztowania w Ogrodzie Oliwnym aż do śmierci na krzyżu, tak współczesny Kościół, mistyczne ciało Chrystusa, doznaje krzywd ze strony wrogów zewnętrznych, ale także wilków w owczej skórze, nieprzyjaciół wewnętrznych, którzy z własnej słabości robią ideologię. Autor pierwszego tekstu, Krystian Kratiuk, podkreśla, że jak po Golgocie przyszło zmartwychwstanie, tak odrodzenie i triumf czeka także cały Kościół Święty. Przecież właśnie taki rozwój wypadków zapowiedziała w Fatimie Matka Boża. Jest ona przecież Matką Kościoła. Jak pamiętamy, rzekła do dzieci, do pastuszków: na koniec moje niepokalane serce zatriumfuje. W kolejnym artykule redaktor naczelny naszego dwumiesięcznika Przymierza z Maryją, Bogusław Bajor, wskazuje na słowa Pana Jezusa skierowane do uczniów: sługa nie jest większy od swego Pana. Jeżeli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Ta wypowiedź nie pozostawia nam złudzeń. W powołanie do życia w Kościele wpisana jest walka, a także ofiara. Zbliża się Wielki Tydzień. Podobnie jak Boże Narodzenie, jest to święto, które mocno wrosło w kulturę Polaków. Na łamach Przymierza z Maryją Bogusław Bajor snuje refleksję na temat starego zwyczaju święcenia żywności przynoszonej w koszykach do kościoła, czy też innych miejsc, w których odbywa się tradycyjnie ten obrzęd. W numerze prezentujemy także sylwetki dwóch świętych. Pierwszy z nich to święty Wawrzyniec Brindisi, pobożny kapucyn, kaznodzieja, człowiek, który poprowadził wojska chrześcijańskie do zwycięskiej bitwy z silniejszą armią turecką pod Białogrodem. Jego wkład w teologię został nagrodzony przez papieża Jana XXIII, który nadał mu tytuł doktora Kościoła. Kolejny święty to patron Szwajcarii i Gwardii Szwajcarskiej Mikołaj Flüe. Najpierw był to przykładny mąż, ojciec 10 dzieci, bardzo zaangażowany w sprawy publiczne swojego kantonu, a potem świątobliwy pustelnik. Jednak gdy tego sytuacja wymagała, zaproponował przedstawicielom kantonów, którzy zebrali się, by dyskutować o przyszłości Szwajcarii, by zaproponować im rozwiązania ustrojowe i w ten sposób uratował jedność państwa. Coraz częściej Polacy decydują się na spalenie po śmierci swoich ciał. W artykule pod tytułem Nie ulegajmy pokusie kremacji ksiądz Adam Martyna zachęca polskich katolików do pozostania jednak przy starej praktyce chrześcijańskiej, by pochować całe ciało. Podkreśla to zdecydowanie naszą wiarę w zmartwychwstanie. Naturalnie to tylko część tematów, które poruszamy w najnowszym numerze Przymierza z Maryją, które wydajemy specjalnie dla Was, drodzy przyjaciele. Nie pozostaje mi zatem nic innego, jak zachęcić Państwa do lektury. A wszystkich, którzy po raz pierwszy zetknęli się z naszym tytułem, namawiam także do odwiedzenia naszej strony internetowej. Jej adres to www.przymierzezmaryja.pl. Można na niej znaleźć więcej informacji o naszym piśmie, a także archiwalne numery. Szczęść Boże!